Szanowni Państwo, to znowu też jest taka sytuacja, że na dzień dzisiejszy wiele, wiele rzeczy. Stawki wody Państwa, te, które przyjęliście, obowiązują do kwietnia przyszłego roku. Tak? W tym roku jakichś tam zmian w tej momencie nie ma. Jest idea taka, i graniczy to właściwie z pewnością, chociaż ja bym nie chciał mówić o szczegółach jeszcze, ze względu na to, że toczą się w tej chwili rozmowy na temat wprowadzenia wspólnej, znaczy przystąpienia do gminy Ustronie, przystąpienie do porozumienia międzygminnego, które jest planowane dla miasto, gmina plus cztery gminy Ustrony Morskie, Dygowo, Sławoborze i gmina Sierpcz. Te sześć gmin będzie stanowiło jedną aglomerację i ceny wody i ścieków będą w sposób jednakowy określane na tych gminach. Będzie to na pewno skutkowało zmniejszeniem różnicy między opłatami w mieście, a opłatami na tych gminach, które przystępują do tego porozumienia. Dzisiaj było wyłonienie wspólników. Doszliśmy do pewnych, jakby to powiedzieć, ustaleń. W tej chwili pracujemy nad porozumieniem. To porozumienie będzie przedstawione panom wójtom w poniedziałek i jeszcze w przyszłym tygodniu będzie tak naprawdę sprawdzane i jeżeli będzie zgoda, no to rady wszystkich gmin muszą wyrazić zgodę na przystąpienie do tego porozumienia, również i rady miasta i wtedy będziemy mogli mówić o dzień dzisiejszy jest taki, że idziemy w kierunku takim, żeby cena jednego metra sześciennego wody, to znaczy bez oczywiście podatku, bo to jest, nie chciał wkraczać tu w takie szczegóły, ale podatek to jest osobna sprawa. Bez podatku będzie obowiązywała jednakowa na gminie czy w mieście. Do tej ceny będzie trzeba doliczyć po prostu podatek należny, bo ten podatek tak naprawdę wraca do gminy. Także reasumując tak, gdyby gmina oddała nam cały podatek, tak, to cena metra sześciennego wody na tych sześciu gminach będzie taka sama. To tyle mogę powiedzieć. Ten okres jest taki zły, bo my jesteśmy w trakcie procedowania tego wszystkiego i nie chciałbym czegokolwiek powiedzieć. Państwo sami wiecie, że po przekształceniu spółki wodno-ustrońskiej, spółki wodno-ściekowej i przyłączeniu się do miejskich wodociągów i kanalizacji, zresztą to zrobimy wszystkie gminy plus Sławoborze, przystąpiliśmy do zintegrowanej gospodarki, która pozwoliła nam pozyskać 157 milionów euro, tak? I proszę Państwa, to jest projekt, który trzeba rozliczyć. To nie tylko projekt, żeby wziąć pieniążki i zrobić sobie, co się chce, ale jego trzeba rozliczyć. Żeby ten projekt rozliczyć, to trzeba, to co mówił Pan Prezes, osiągnąć tak zwany efekt ekologiczny, a mianowicie, co za tym idzie, czyli przyłączyć się do tych poszczególnych gospodarstw lub tych, gdzie jest możliwe, bo ja rozumiem, że są kolonie i tam jest możliwość ekologiczna i oczyszczalni ścieków, że ktoś może sobie to zamontować. Natomiast tam, gdzie ta możliwość jest, my musimy ten efekt uzyskać. I to w 100%, proszę Państwa, to nie są żarty. Każda z gmin podpisywała weksle na wiele milionów złotych. Powiem szczerze, że w Ustronie jest na dosyć dobrej pozycji, bo my z tych pieniążków nie skorzystaliśmy aż tyle, więc te koszty obciążeń, gdybyśmy tego nie uzyskali, byłyby niewspółmiernie wyższe do tego, co mają niektóre gminy po kilkanaście milionów i tak dalej, nawet przekraczający budżet gminy. Więc o to tu chodzi. Natomiast drugą sprawą to jest właśnie taryfa i obciążenie mieszkańców. No też nie możemy dopuścić, proszę Państwa, żeby woda ze ściekami kosztowała w gminie 50 zł, czy tam 40 zł, czy 36. Bo niestety, bo jak się policzy te kilometry sieci, tutaj wszyscy o tym doskonale wiemy,
no to tak, taki współczynnik i tak wychodzą te kwoty. Ale przecież to jest nierealne, nienormalne i nie o to nam chodziło w tym samym projekcie.